W Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cytniewie rozmawiamy z Sandrą Drawik przed startem na Mistrzostwach Świata w Chinach. Sandra, ubiegły rok był bodajże najlepszy w Twojej karierze bokserskiej. W Europie jesteś już zawodniczką bardzo rozpoznawaną, znaną i docenianą. Zdobyłaś 2 srebrne medale w Mistrzostwach Europy i w Mistrzostwach Unii Europejskiej. Czas, żeby troszkę świat Ciebie poznał, tak? Żebyś poboksowała troszkę w szerszej konkurencji. Tak, rzeczywiście tamten rok był dla mnie udany, choć no lekki niedosyt jest, bo jednak ten finał nie poszedł tak, jak chcieliśmy. No a w tym roku są Mistrzostwa Świata, no i to będzie pierwszy mój start w boksie na Mistrzostwach Świata, no i mam nadzieję, że powielę swój sukces. No tak, bynajmniej nie jesteś zawodniczką niedoświadczoną, jesteś bardzo skromna, mówisz, że to jest mój pierwszy start w Mistrzostwach Świata. Ja skądinąd wiem, że w Mistrzostwach Świata to startowałaś i w Pucharze Świata startowałaś również w Mistrzostwach Europy, ale w innej dyscyplinie. Możesz nam opowiedzieć o swoich sukcesach, bo przeciętny kibic bokserski nie zna Twoich sukcesów odnoszonych w innych dyscyplinach sportu. Tak, rzeczywiście startowałam, ale to był kickboxing i rzeczywiście byłam też mistrzynią świata w kickboxingu, w formule full contact, startowałam również w formule K1, low kick, także tam mam no, dużo większe sukcesy na pewno niż w boksie. Twoja przygoda z boksem jest chwilową, czy będziesz starała się łączyć kariery w kickboxingu, w K1? Po prostu nadszedł ten moment, że będziesz się koncentrować tylko na boksie, jakby nie było na sporcie olimpijskim. Tak, na razie koncentrujemy się na boksie. No niestety nie da się być dobrym w dwóch dyscyplinach, jednak trochę boks z kickboxingiem się różni, więc niecałe 2 lata już skupiłam się bardziej na boksie i trochę te nogi zostawiłam sobie na później. Nie mówię, że kończę karierę z kickboxingiem, na pewno gdzieś tam się pojawię i będę startować, ale głównym moim takim celem jest teraz boks i tu się chcę na tym koncentrować. Pomówmy o rywalizacji sportowej. O ile trudniejsze są rywalki w boksie niż w kickboxingu i w K1? To znaczy, no zależy na jaką zawodniczkę się trafi, bo i w kickboxingu i w boksie są naprawdę dziewczyny na bardzo wysokim poziomie i może w kickboxingu rzeczywiście jest trochę mniejsza konkurencja, nie ma aż tylu może kobiet, które startują. W boksie rzeczywiście na świata się tam spotyka 30 w wadze czy ileś, no w kickboxingu jednak jest troszkę mniej i może też łatwiej przez to dojść do tego medalu. No myślę, że w boksie jednak troszkę ten poziom się podniósł i no jest więcej tych zawodniczek, tym bardziej, że teraz to jest sport olimpijski. Także myślę, że tu troszkę będzie ciężej. Może się tak zdarzyć, że nie będzie Ci dane wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich, gdyż w wadze 51 kandydatką numer 1 do startu jest Karolina Michalczuk. Stać Ciebie na to, żeby czekać 4 lata na kolejną szansę olimpijską? Jesteś bardzo młodym sportowcem. Tak, jestem jeszcze młoda. Kariera jakby przede mną. No nie wiem, no nie chciałabym mówić, co będzie po Mistrzostwach Świata i tak dalej. Mam nadzieję, że jeszcze będę trenować. Na razie się skupiam na Mistrzostwach Świata i chciałabym przywieźć medal. Prawdopodobnie wystąpię w kategorii 54 kg. To jest mój główny cel. Pomimo stosunkowo krótkiego stażu w boksie, w turniejach międzynarodowych masz na rozkładzie między innymi Jelenę Sawieliewą. Boksowałaś w zasadzie z całą czołówką europejską. Jeśli przegrywałaś, to bardzo nieznacznie. Faktycznie czujesz, że jesteś częścią tej absolutnej czołówki europejskiej w tej chwili? To znaczy mam jeszcze na pewno jakieś braki, ale właśnie jeśli walczyłam z tymi zawodniczkami, to tak jak pan powiedział, były to minimalne przegrane, także dodaje mi to skrzydeł, że wiem, że mogę rywalizować z nimi na wysokim poziomie i mam nadzieję, że moje umiejętności będą się podwyższać i może kiedyś z nimi wygram. Będziesz startować na Mistrzostwach Świata w Chinach. Czy to będzie pierwszy występ w tak innym klimatycznie miejscu, na innym kontynencie? Nie boisz się tej zmiany, chociaż boksowałaś już w Stanach Zjednoczonych z doskonałym skutkiem pod koniec ubiegłego roku i tam akurat zmiana czasu nie przeszkadzała Ci specjalnie. Tam wyboksowałaś same zwycięstwa podczas test meczów z Amerykankami i zebrałaś świetne recenzje. Jak będzie teraz? Czujesz, że jesteś w stanie przezwyciężyć te problemy, które mogą wyniknąć z tej strefy czasowej innej? Mam nadzieję, że tak. Jesteśmy przygotowane i kondycyjnie, i fizycznie, psychicznie myślę, że też jest dobrze. A jeśli chodzi o wyjazd, no to jesteśmy wcześniej też tam na zgrupowaniu w Chinach, więc ta aklimatyzacja będzie na pewno dobra. I myślę, że każda będzie miała swój czas, żeby tam dojść do siebie, a później same starty. Co będzie dalej? Zastanawiała się nad tym, co będzie się działo po Mistrzostwach Świata i jeśli, zakładając, nie pojedziesz na Igrzyska Olimpijskie, co będziesz robić?
No na pewno dalej trenować będę, ale no szczerze mówiąc nie zastanawiałam się jeszcze tak poważnie, co będzie po Mistrzostwach Świata. Na razie głównym celem, tak jak mówię, są Mistrzostwa Świata, na tym staram się skupiać i do tego dążyć. Możesz nam powiedzieć o jakichś bokserskich inspiracjach? Lubisz jakichś pięściarzy? Szczególnie lubisz oglądać walki któryś z zawodników, czy też zawodniczek? Masz jakiegoś swojego ulubionego zawodnika? To znaczy, to już jest były zawodnik i to jest Roy Jones. Właśnie podobało mi się, jak w ringu, jaki miał luz, jaki był szybki, dynamiczny. To myślę, że jego mogłabym wymienić. Zastanawiałaś się też nad tym, co będziesz chciała robić w życiu? Czy sport na pewno nie wypełnia całego twojego życia, choć jeździcie bardzo dużo po zgrupowaniach, po zawodach, szczególnie w roku olimpijskim. Jesteś krótko w domu, nie było ciebie na świętach, prawda? Spędziłyście święta wielkanocne w Turcji podczas obozu. Nie masz czasami dosyć tego sportu, tych rozjazdów rozlicznych? Nie, no czasami są takie chwile, że człowiek już jest troszeczkę zmęczony i ma tego dosyć, ale no jednak pasja, chęć rywalizacji, zwycięstw, no trzeba się coś poświęcić, coś za coś. Nie było na świętach, ale na święta, ale miło spędziliśmy ten czas w Turcji, mieliśmy fajne śniadanko, było miło i sympatycznie. Czy kickboxing jest pierwszym sportem, który zaczęłaś uprawiać, czy wcześniej trenowałaś jakąśkolwiek inną dyscyplinę sportu? Nie, zaczęłam od kickboxingu, mając niespełna 17 lat i tam startowałam i później zaczęłam dopiero w boksie. Twój klub znany jest z pracy z zawodnikami, zawodniczkami z różnych sportów walki, ale zdaje się, że bokserów za dużo tam nie ma. No właśnie nie. Jedyną taką osobą, która tak idzie w boks, to jestem na razie ja. Co prawda myślę, że niedługo trener będzie brał chłopców ode mnie z grupy na boks, ale na razie ja tak tylko odskoczyłam troszeczkę od grupy i poszłam w inną dyscyplinę. Serdecznie dziękujemy Ci za rozmowę. Życzymy Ci sukcesu na Mistrzostwach Świata. Jesteś naszą cichą faworytką do medalu i mam nadzieję, że spotkamy się po przylocie i zaprezentujesz nam ten medal i będziemy mówić o kolejnych planach, o kolejnych potencjalnych startach i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Też mam taką nadzieję i dziękuję bardzo.